Zaledwie 1,5 sekundy dzieli dwie najszybsze załogi po pierwszym dniu 51. rajdu świdnickiego. Grzyb i Binięda minimalnie wyprzedzają Płachytkę i Gerbera. Mamy jakiś tam swój plan na rywalizację. Jesteśmy na nią przygotowani, musimy wytrzymać ciśnienie i robić swoje. Uważam, że dzień naprawdę udany. Te dwa odcinki, no walka z Grześkiem tak naprawdę. Też wypracowaliśmy sobie, wydaje mi się, dosyć fajną przewagę przed tym jutrzejszym dniem. No jutro od rana atakować, będziemy się starać zrobić wszystko, żeby przeskoczyć jedno oczko wyżej. Na kolejnych miejscach z nieco większymi stratami plasują się Sesk Francis, Poloński Sitek oraz Byśkiniewicz-Siatkowski. Najlepszą załogą wśród osiek są Sobczak i Pawłowski, którzy zajmują również wysokie, 7. miejsce w klasyfikacji generalnej. No powiem szczerze, w tym roku się bawimy jak nigdy, także no wynik trochę wypaczony, bo te R5 jednak dużo błędów porobiły, ale... W klasie Rally 3 liderują Parys i Syty, którzy mają ponad 10 sekund przewagi nad Matulką i Dymurskim. Jechało nam się bardzo dobrze, popełniliśmy bardzo mało, no ja popełniłem bardzo mało błędów, pilota mam bezbłędnego i wszystko jest ok. Auto dobrze się zachowuje, jestem z niego bardzo zadowolony. Losy rywalizacji w pierwszej rundzie RSMP w sezonie 2023 rozstrzygną się w niedzielę. Przed kierowcami duże wyzwanie. Do przejechania 3 pętle, każda składająca się z 3 OS-ów. Łącznie ponad 105 km ścigania.